Uwaga, konkurs! Chcesz wygrać gamingowe krzesło od firmy Diablo Chairs? Jeżeli tak, to teraz masz okazję zgarnąć zupełnie za darmo fotel X-Ray w rozmiarze L. To ty wybierasz kolor. Co wystarczy zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Subskrybować mój kanał, polajkować Diablo Chairs na Facebooku oraz na Instagramie, a żeby nie było tak łatwo, musicie przebrać się za Mr. Diablo i nagrać krótką rekomendację foteli Diablo. Film nie może być dłuższy niż 60 sekund, a wszystkie konkursowe prace wysyłajcie na maila konkurs.halloween2020@gmail.com. Wyniki konkursu już 30 listopada. Nagranie to zostało opublikowane na Reddicie przez użytkownika LoveCrystal1 2 października 2020 roku. Przedstawia ono nagranie z kamery bezpieczeństwa jednego z domów w Stanach Zjednoczonych. Na początku nie dzieje się nic przerażającego, jednakże w pewnym momencie pojawiają się dwa małe dwunożne stwory, które spacerują po podjeździe. Po krótkiej przechadzce postanawiają odejść z kadru kamery. W komentarzach pod filmem wybuchła rozmowa między użytkownikami. Jedni twierdzili, że nagranie przedstawia małe sowy, jednakże autor jest pewien, że to nie te stworzenia. Inni sugerują, że są to skrzaty ogrodowe, które ożyły. Całe nagranie nie jest idealnej jakości, więc ciężko jednoznacznie stwierdzić, co to może być przez zgubienie klatek. Te małe stworzenia rozmazują się, co powoduje efekt małych skrzatów. Jak myślicie, są to sowy czy jakaś dziwna postać? Nagranie, które teraz widzicie, zaczyna się totalnym chaosem. Zostało zarejestrowane w remizie straży pożarnej i przedstawia migające światła w całym budynku oraz dziwne, przerażające odgłosy, które najprawdopodobniej pochodzą z CB radia. Wiele osób na początku twierdziło, że cały chaos wywołało zwarcie elektryczne. Jednakże po krótkiej chwili możemy zauważyć, że drewniane drzwi same się zamykają. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, iż drewniane drzwi były podłączone do instalacji elektrycznej. Duchy, które manifestują swoją obecność poprzez zrzucaniem różnymi przedmiotami, czy też manipulacją elektryczną, są najczęściej nazywane poltergeist. Wiele osób w komentarzach twierdzi, że autorowi nagrania udało się zarejestrować aktywność ducha. Być może ktoś kiedyś w tym budynku zmarł i teraz manifestuje swoją obecność. Poltergeist or some in here. Oh, no. Serwis informacyjny w Stanach Zjednoczonych postanowił udostępnić serię filmów, które przedstawiają niewyjaśnione zjawiska. Nagrania szybko obiegły cały internet. Serią niefortunnych zdarzeń postanowiła zainteresować się grupa amatorskich badaczy zjawisk na niebie. Grupa amatorów została nazwana klubem przechwytującym, obserwującym wszystko, co pojawia się na niebie. Pewnego dnia udało im się zarejestrować dziwny obiekt latający, który przypominał bombowca Stealth. Jednakże jego koniec był płaski, a nie postrzępiony, co jest charakterystyczne dla tych bombowców. Kilka dni później, jeden z fanatyków samolotów zauważył również ten dziwny obiekt latający. Udało mu się włamać do radia, gdzie kontrolerzy zezwolili na lądowanie samolotowi, który ich zlał i odleciał. Od tamtych zdarzeń nikt nigdy nie widział tego dziwnego obiektu latającego na niebie. W internecie krąży wiele dowodów na to, iż owe nagrania przedstawiają statek UFO. YouTuber Conman167 prowadził transmisję na żywo, na której to komentował najprawdopodobniej zawodowy wrestling kobiet. Na ekranie możemy zauważyć zawodniczki, czat, a w lewym głównym rogu kamerkę streamera, który najprawdopodobniej typuje swoją faworytkę. Przez dłuższy czas nie dzieje się nic podejrzanego, jednakże w pewnym momencie mężczyzna przerywa swój komentarz i pyta czat, czy też to zauważyli. Gdy przyjrzymy się bliżej, możemy zauważyć białą kulkę, która leci tuż koło niego, a następnie znika. Niektórzy uważają, że było to załamanie światła i spowodowało taki efekt. Jednakże znalazły się osoby, które obejrzały film klatka po klatce i twierdzą, że kulka ma bardzo nienaturalny ruch, tak jakby była przez coś sterowana. Jak myślicie, jest to kurz, światło, czy może obserwacja zjawiska paranormalnego? Obejrzyjcie sami uważnie ten film i ocencie w komentarzu.
Kolejny film na naszej liście przedstawia nieco dziwne zjawisko pochodzące z kamery bezpieczeństwa, zamontowane na podwórku jednego z redditorów. Jak widzicie, naszym głównym bohaterem jest kot, który spaceruje przez moment po ogrodzie, a następnie coś przykuwa jego uwagę i przez dłuższą chwilę zwierzak pozostaje bez ruchu. Nagle przechodzi na trawnik w ogrodzie i w tym momencie zwierzak dosłownie znika. Nie można wytłumaczyć tego jako błąd kamery, ponieważ gdy obejrzymy film klatka po klatce, dokładnie widać, iż zwierzak znika stopniowo, a nie nagle. W internecie istnieje wiele nagrań zwierzaków, które odeszły z tego świata, ale pojawiają się na filmach, zdjęciach i tak dalej. Być może to jeden z kotów, poprzednich właścicieli tego domu, przyszedł sprawdzić, czy wszystko u nich w porządku. Pewien internetowy twórca postanowił wybrać się w podróż samolotem. Jednakże to, co udało mu się zarejestrować, wywołało lawinę teorii spiskowych w internecie. Całe nagranie jest amatorskie i zostało nakręcone aparatem od smartfona. Cała akcja miała miejsce w 2019 roku, a na materiale możemy zobaczyć coś, co wydaje się być dwoma długimi latawcami. Jednakże żaden latawiec nie mógłby osiągnąć takiej wysokości jak samolot. Widzowie, którzy obejrzeli ten film, zasugerowali kilka możliwych wyjaśnień tego dziwnego zjawiska. Sceptycy uważają, że film przedstawia jedynie dwa zwykłe samoloty, lecące w szyku, pozostawiając za sobą smugi spalin. Jednak inni twierdzą, że długie ścieżki są zbyt ciemne, aby mogły być spowodowane spalinami. A jeszcze inni sądzą, że nagranie przedstawia dwa pozaziemskie statki, które przybyły na Ziemię w celu eksploracji terenów. Dajcie znać, co o tym nagraniu myślicie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wytrwałeś lub wytrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag Diablo, a ja przypnę ci serduszko. Oraz nie zapomnijcie o konkursie, wiele od was on nie wymaga, a za darmo możecie zgarnąć sobie naprawdę fajny fotel. Także co, słyszymy się już jutro, trzymajcie się, na razie i cześć.